Witam wszystkich miłośników Skarbów III Rzeszy. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie hipotetyczną lokalizację tunelu kolejowego, który miał służyć do ukrycia jakiegoś pociągu, jakichś wagonów z kosztownościami wywiezionymi z Wrocławia. W 2015 roku prowadzone były odkrywki mające na celu zlokalizowanie owego tunelu w miejscowości Wałbrzych w dzielnicy Szczawienko. To jest północna dzielnica Wałbrzycha w kierunku Lubiechowa, a głównie to Świebodzic, czyli Zamku Książ, w którym się tam nieopodal znajduje. Jak sobie otworzymy OpenStreetMap, to zobaczymy, że odkrywki badawcze były prowadzone w trzech różnych miejscach. Są one tutaj zaznaczone. Żadna z tych odkrywek nie potwierdziła, że w tym miejscu znajduje się tunel. Naszym zadaniem dzisiaj będzie analiza techniczna tego, że w tym miejscu ten tunel na pewno nie istnieje i nie mógł istnieć, stąd moje zdziwienie, że tutaj prowadzono pracę. W tym celu posłużymy się ogólnodostępnymi informacjami na geoportalu OpenStreetMap, Google Maps i Państwowym Instytucie Geologicznym. Jeżeli sobie włączymy cieniowanie na geoportalu, to widzimy, tor linii kolejowej, kilometr 65, to jest mniej więcej gdzieś tutaj ten obszar. Linia kolejowa z Wrocławia do Wałbrzycha. Tor przebiega w głębokim przekopie kilkumetrowym. Jakim dokładnie? No możemy sobie na szybko to sprawdzić poprzez wygenerowanie profilu terenu. I widzimy, że wysokość rzędna torowiska jest około 385 metrów, a otaczającego terenu jest 10 metrów wyżej, czyli przekop jest 10-metrowy, to jest ogólnie dość dużo. Natomiast przekop jest oczywiście jak najbardziej tutaj w tym miejscu naturalny, dlatego że występuje tutaj zawyżenie terenu. Tutaj już w okolicy Wałbrzycha, Szczawienko, stacji Wałbrzych, Szczawienko, takie zawyżenie terenu nie występuje. Podobnie jak i tutaj, gdzie tor przebiega mniej więcej na wysokości otaczającego terenu. I teraz mamy dwie takie hipotetyczne propozycje, gdzie ten tunel, propozycje tych poszukiwaczy, gdzie ten tunel mógł się znajdować. Natomiast szczegółowo nie została żadna z nich opisana, to też jest ciekawe, gdyż nie wiemy, czy ten tunel przebiegał od, wjazd do tego tunelu przebiegał od strony Świebodzic w kierunku stacji Wałbrzych-Szczawienko, czyli tak jak teraz prowadzę tutaj tą linię, czyli w tym kierunku, czy też w odwrotnym kierunku, czy w tym. Zajmijmy się w pierwszej kolejności tym kierunkiem w stronę stacji Wałbrzych-Szczawienko. Widzimy tutaj jeszcze jeden wykop lub przekop, w zależności jak tutaj to nazywać. I widzimy, że on też przebiega w kilkumetrowym przekopie, ale nie tak głębokim jak tory linii kolejowej z Wałbrzycha do Wrocławia lub odwrotnie. Widzimy tutaj, że jest 7 metrów wyżej, ale również jest w przekopie. I teraz zakładając, że ten tunel, wlot do tego tunelu byłby gdzieś tutaj, co prawda tu też jest już bardzo wąsko, pomiędzy tymi torami, torem bocznicowym, a torami linii kolejowej PKP. Można już tutaj mieć duże wątpliwości, że ten tunel po prostu by się tutaj zmieścił. Dodatkowo musimy pamiętać, że musimy mieć portal wjazdowy do takiego tunelu, zakładając, że był jednotorowy. I jeżeli poprowadzimy sobie tutaj dalej, zaobserwujemy ten teren, to widzimy, że on się tutaj wypłaszcza i w kierunku stacji Wałbrzych-Szczawienko już nie ma po co budować tunelu, bo zmienia się ukształtowanie terenu i tutaj ten tunel nie mógłby istnieć. Dodatkowo tu są jeszcze tory kolejowe, pominę to, że jest tutaj zintensyfikowana zużycie górnicze terenu podziemnego, czyli po prostu pełno różnych szybów, sztolni, które nie są odpowiednio zlikwidowane, co też będzie powodowało, że utrudnienie wykonania po prostu takiego tunelu. Także ta lokalizacja jest jakby w 100% wykluczona, gdyż po prostu tu nie ma miejsca. Dodatkowo, kiedy by budowano ten tor, czy też budowano by tunel, kiedy już ten tor tutaj istniał, to nie ma żadnego znaczenia, no to ten tunel albo byłby tutaj w tym miejscu odsłonięty, albo tutaj by były prowadzone jakieś zabiegi inżynieryjne, takie, żeby ten tunel po prostu nie był odsłonięty i żaden z tych dwóch wymienionych przeze mnie elementów tutaj nie ma miejsca, tak? To jest standardowy ziemny przekop, zatem wiadomo, że w tym kierunku na pewno ten tunel nie przebiegał, ale ktoś może powiedzieć, hej, tutaj ten tunel mógł przebiegać przecież w drugą stronę i to ewidentnie wiadomo, czyli w tym kierunku. Tak jak teraz narysuję tą linią.
Może powiedzieć, no tak, mogło się tak zdarzyć. No ja mówię, oczywiście, mogło się tak zdarzyć. To sprawdźmy sobie. Również, znów mamy tam 385 metrów nad poziomem morza rzędną i teraz potrzebujemy około 5 metrów minimum takiej wysokości tunelu. Czyli do 390 metrów musimy mieć wolną przestrzeń i od tej przestrzeni nadkrycie poprzez skałę lub jakieś inne grunty, tak? Czyli 390 to mamy w tym miejscu. Czyli w tym miejscu mógłby być wlot dopiero do tunelu. Widzimy tutaj rzeczywiście faktycznie jakieś wypłaszczenie, ale popatrzmy dalej. Jeżeli przesuniemy się, czyli załóżmy, że jesteśmy na 75 metrze, to tutaj widzimy, że ten teren nam już z kolei znów opada. Czyli gdzieś do tego miejsca to nie mamy nawet 200 metrów, bo mamy gdzieś około 175 metrów, więc 175-metrowy tunel, no to oczywiście nie mógłby istnieć, bo po pierwsze to jest za krótki, żeby cokolwiek ukryć, bo 2 czy 3 wagony to można ukryć na polu, a nie w tunelu, nie ma takiej potrzeby. Poza tym należy pamiętać, że takiego tunelu nie buduje się w ciągu pół roku, tak? Tylko ten rok co najmniej potrzeba, że trzeba znaleźć lokalizację, miejsce do tego i tak dalej. Widzimy dodatkowo też, że żaden urobek, który mógłby być wydobywany z tego tunelu, to przecież nie było czasu wozić takich urobków gdzieś tam daleko, no nie jest tutaj zaskładowany, tak? Nie widzimy tutaj żadnej hałdy, która by nam mówiła o tym, że może się na niej znajdować urobek pochodzący z budowy tunelu. Czyli ta lokalizacja podana tutaj, te trzy odkrywki badawcze, widzimy, że były totalnie bez sensu zrobione, bo tutaj na pewno żadnego żółtego pociągu być nie mogło. Czyli 65 km jakby jest wykluczony. Jak sobie popatrzymy jeszcze na Google Maps, no to widzimy, że ten teren mniej więcej tak wygląda. No tutaj może akurat przez to, że zdjęcia były robione w lipcu 2017 roku, no to nam niewiele pokazuje, ale ciekawe są te słupy energetyczne, do których zaraz wrócę. Dodatkowo, jak popatrzymy sobie na mapę geologiczną udostępnioną przez Państwowy Instytut Geologiczny, to zauważymy, że w tym miejscu albo łupki, zlepieńce tutaj są, tworzą podłoże gruntowe, zlepieńce lub piaskowce, albo ósemka, czyli ten brązowy kolor, to są gliny. I gliny rzeczywiście przy odkrywkach były potwierdzone. Zatem no, można uznać, że ta mapa jest prawidłowo wykonana, na pewno jest prawidłowo wykonana. Do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że w takich gruntach musiałyby być po prostu tunel wykonany z obudową. No, w tamtych czasach to zapewne byłaby to obudowa kamienna. No, rzadziej betonowa, jeszcze nie tworzono obudów betonowych dla tuneli kolejowych. Niemcy nie mieli jeszcze tej technologii. Mieli taką technologię dla różnych fortyfikacji podziemnych. To tak, owszem. I teraz jak sobie jeszcze raz wrócimy i popatrzymy tutaj na to, może wyłączę tą linię, widzimy tutaj takie no, lekkie obniżenie tej skarpy. Widzimy, że ta skarpa jakby tutaj została zebrana. Skarpa prowadząca do torów kolejowych. I teraz jak sobie otworzymy jedno ze zdjęć dostępnych na Google Maps, to widzimy tutaj właśnie to obniżenie terenu. Patrzymy sobie na to obniżenie terenu, to jest to samo obniżenie terenu, co tutaj. Natomiast jest tutaj inna ciekawa rzecz, że jeżeli ten tor miałby wchodzić pod ziemię gdzieś w tym miejscu i zawalony tutaj byłby wlot do takiego tunelu, po pierwsze nie widać, żeby był zawalony, po drugie najważniejszy element to jest ten słup średniego lub wysokiego napięcia, który nam jednoznacznie wyklucza tutaj możliwość istnienia jakiegokolwiek tunelu, gdyż przy jego budowie natrafiono by właśnie na strop takiego tunelu i na pewno byłoby o tym głośno. Zatem ta lokalizacja jest w 100% wykluczona. Dodatkowo jeszcze pod względem tutaj rozwiązań kolejowych musimy wiedzieć, że tutaj w tym miejscu zaczyna się nam stacja Wałbrzych-Szczawienko. To jest semafor wjazdowy do tej stacji. I teraz nie wiemy, czy ten rozjazd odgałęziający z jednego z torów, bo takich informacji nie ma, przebiegał za tymi semaforami, czy przed tymi semaforami. To jest bardzo ważne, bo jeżeli przed tymi semaforami, czyli gdzieś tutaj, to był bocznicą szlakową, jak za semaforami, no to był już bocznicą stacyjną. I to jest bardzo istotne, ale też nie ma potwierdzenia w żadnych dokumentach, że tutaj taka bocznica istniała. A proszę pamiętać, że takie urządzenia SRK na stacjach, szczególnie na tych takich stacjach no, tego typu jak Wałbrzych, to mają nierzadko po 100 lat, więc zawsze byłoby jakieś pozostałości po ingerencji w takie urządzenia i w zabezpieczenie takiego rozjazdu, bo przypomnę, że nie można sobie tak zabudować rozjazdu i po nim jeździć. On musi być odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie można było go przestawić i
prowadzenie ruchu pociągów było bezpieczne. W tym miejscu żadnych takich pozostałości w urządzeniach kolejowych nie ma, zatem można też również wykluczyć tutaj jakiekolwiek istnienie rozjazdu, a tym bardziej jakiegoś tunelu. Ta lokalizacja jest całkowicie do odrzucenia. I to mogę powiedzieć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że tutaj nie ma żadnego tunelu. Natomiast ciekawszą lokalizacją jest kilometr 61, czyli tutaj mamy Lubiechów, czyli ten łuk, ale to miejsce omówimy sobie w kolejnym odcinku. Na razie na temat 65 kilometra to tyle. Dziękuję.